Poprosiłabym o informację, czy widać prezentację? Tak, widać. Ja mam projekt z filozofii o temacie doskonałe w życiu codziennym. Jak wykorzystać koncepcję cnót do rozwijania siebie jako człowieka na co dzień. I mój projekt zacznę od wyjaśnienia trochę i przybliżenia terminu cnoty. Według starożytnych Greków cnota oznaczała męstwo i bohaterstwo. I w takim okresie archaicznym miejsce jednostki w społeczeństwie i powinności z tym miejscem były ściśle wyznaczone. Więc cnota polegała na wypełnianiu powinności właśnie związanych z pełnioną rolą społeczną. Arystoteles natomiast dokonał rozróżnienia cnót na cnoty dianoetyczne, czyli intelektualne, które są skutkiem doświadczenia, oraz cnoty etyczne, moralne, które są powodem przyzwyczajenia. I Arystoteles głosił, że cnoty etyczne mieszczą się w tak zwanym złotym środku, między dwiema wadami, nadmiarem i niedostatkiem. Na przykład odwaga mieści się między zuchwalstwem i tchórzostwem. Mówił też, że żadna z cnót nie jest wrodzona, z natury jesteśmy tylko zdolni do ich nabywania, a rozwijamy je dzięki przyzwyczajeniu. Dla Sokratesa cnota była dobrem bezwzględnym. Uważał ją też za dobro najwyższe, o które człowiek winien zabiegać, nie licząc się z niebezpieczeństwami, jak na przykład śmiercią. Uznawał, że cnota jest wiedzą i ludzie czynią źle z niewiedzy, czyli raczej takiej wiedzy pozornej. Stanowisko takie nazywa się intelektualizmem etycznym i wynika z niego, że cnoty możemy się nauczyć i to od nas samych zależy, czy to dobro posiądziemy. Natomiast święty Tomasz z Akwinu cnoty rozumiał w sposób dynamiczny, jako wyraz mocy ludzkiego ducha. I owocem cnoty jest prawość rozumu i woli. W skrócie prowadzą one do dobra człowieka. Podczas pracy nad projektem przeprowadziłam ankietę. Ona miała na celu sprawdzenie poziomu świadomości ludzi współczesnych w zakresie pracy nad własnym charakterem i tematem cnót. Ankieta zawierała 13 pytań. Była przeprowadzona w internecie za pomocą platformy formularzy Google i wzięło w niej udział 1300 osób. Na widocznym wykresie widzimy odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani. Poproszę o wskazanie definicji cnoty, która jest im najbliższa. I tutaj widzimy 33,9% osób odpowiedziało, że cnota jest zdolnością człowieka do posługiwania się rozumem i myślami. 31,7% ludzi, że jest zdolnością człowieka, że cnota jest rodzajem dobrej sprawności, dobrym posługiwaniem się wolnej woli. I 30,7% ludzi ankietowanych odpowiedziało, że to są ważne, istotne cechy. I ja nie bez powodu pokazuję odpowiedzi na to pytanie, ponieważ otrzymane wyniki pomogły mi zauważyć aktualność myśli świętego Tomasza z Akwinu. Więc właśnie w oparciu o koncepcję cnót świętego Tomasza z Akwinu postaram się przybliżyć tematykę samorozwoju. W sumie teologicznej świętego Tomasza z Akwinu czytamy, że cnota jest rodzajem dobrej sprawności, dobrym używaniem wolnej woli, doskonałością władzy psychicznej, która sama w sobie ma cel, którym jest dobro. Przepraszam, spóźnia mi się slajd. Przepraszam, już powracam. I tą sprawność tutaj rozumiemy jako osobistą zdolność do działania, taką możliwość wzrastania i doskonalenia. Istotą cnoty więc jakby nie jest taki heroiczny wysiłek pokonywania siebie, ale jest nim podążanie za dobrem. Platon nauczał, że cnota jest wrodzona i poprzez ćwiczenia i naukę można usunąć przeszkody w ciele, tak aby ta wrodzona cnota mogła zajaśnić. To jest coś na kształt szlifowania żelaza, żeby ono zyskało swój blask. Święty Tomasz podkreśla jednak, że cnoty są owszem zapoczątkowane w naszej naturze, ale nie są w pełni urzeczywistnione. Czyli cnota jest takim dążeniem i kontynuacją tego, czym człowiek już z natury jest. Ta droga urzeczywistnienia składa się z wielu etapów. Takich jak poznanie samego siebie, rozpoznanie swojej sytuacji i różnych kierunków działania poprzez praktykę, czyli ćwiczenia woli, kształtowanie charakteru, aż do osiągnięcia stanu cnoty. Dlatego niezależnie od przyjętej koncepcji cnót, aby rozwinąć sobie właśnie te cnoty, potrzebujemy świadomości istnienia i musimy też poznać taką właśnie rolę cnót. Potrzebujemy wiedzy, autorytetu i pewnego wzoru, celu, motywacji i konkretnego planu działania. Już wiemy, czym jest cnota,
i co na jej temat myśli Święty Tomasz. Potrzebujemy więc teraz informacji, co może być źródłem wiedzy. W jednym z głównych dzieł, tak jak wcześniej wspomniałam, to właśnie tej sumie teologicznej, to jest jedno z głównych takich dzieł filozoficzno-teologicznych właśnie Świętego Tomasza, cnoty są omówione w przestrzeni mówienia o Bogu, a przede wszystkim w kontekście działania Jego łaski w człowieku. I w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju czytamy: stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. W prologu Sumy Święty Tomasz przywołuje słowa Świętego Jana Damasceńskiego, który odniósł się właśnie do tego wersetu. I on powiedział: człowiek został stworzony na obraz Boży, a to znaczy, że ma umysł, wolną wolę oraz przysługującą mu zdolność panowania. Natomiast ksiądz Marek Dziewiecki w jednym ze swoich kazań nawiązuje, on też nawiązał właśnie do tego samego wersetu, i powiedział: człowiek nie ma granic samorozwoju, ponieważ jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czyli cnota przyjmuje moc działania łaski Bożej, a to oznacza, że człowiek posiada już wszystkie potrzebne atrybuty, takie, żeby się rozwijać, ale też nie zaprzestaje w swoich działaniach w takich ramach doczesnych, ale zostaje wsparty takim nadprzyrodzonym działaniem Bożym. Ja byłam ciekawa, czy ludzie współcześni biorą pod uwagę, że Pismo Święte może być źródłem wiedzy i właśnie takiego wzoru do pracy nad sobą. I z otrzymanych w ankiecie wyników widzę, że ponad połowa osób właśnie uznaje Pismo Święte za takie źródło. Ale sprawdziłam też, czy ankietowani korzystają z innych źródeł, takich jak książki, filmy, podcasty. No jak widzimy, 43% osób ankietowanych korzysta, a 45% nie. W sumie teologicznej czytamy, że do zdobycia cnót potrzebne jest naśladowanie jakiegoś celu. I znana jest w psychologii koncepcja, przepraszam, znana jest w psychologii koncepcja modelowania, która polega na tym, że osoba ważna dla jednostki jest modelem do naśladowania różnych słów, gestów czy reakcji. Obserwując osoby, przebywając z nimi, niejako bezwiednie sami przyjmujemy ich zachowania. Dotyczy to zarówno pozytywnych, jak i negatywnych cech. Doskonałym przykładem są dzieci, które wychowują się w konkretnym środowisku, przyjmują te wartości, sposób mówienia czy styl bycia. I ciekawym zjawiskiem są dzieci adoptowane, ponieważ bardzo często one są podobne do swoich adopcyjnych rodziców. Właśnie przez tą taką obserwację przyjmują ich mimikę twarzy, ich sposób marszczenia nosa, uśmiechania się czy unoszenia brwi. I modelowanie też widać niesamowicie fajnie w zabawach dzieci. Mój znajomy, który jest liderem we wspólnocie, opowiadał mi kiedyś, że wszedł pewnego razu do pokoju swoich dwóch małych córeczek i zobaczył, że one się bawią lalkami, ale w taki dość nietypowy sposób. Otóż zabawa polegała na tym, że bogatsze lalki roznosiły paczki z jedzeniem biedniejszym lalkom. Jest to model zachowania, który właśnie te dwie dziewczynki widziały jako coś naturalnego u swoich rodziców podczas ich służby w kościele. Takim modelem, wzorem właśnie może być rodzic, ale też to może być jakiś celebryta, starszy znajomy. Jednak chyba taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie skupiać się na tym, co ta osoba osiągnęła lub na tym, co materialnie posiada, tylko popatrzeć na to, jaka ona jest. Wcześniej wspomniana prawda o Bożej dobroci objawionej w postaci łaski umożliwia zobaczenie Jezusa Chrystusa jako wzoru naszej doskonałości i naszej pełni bycia człowiekiem. Tak więc celem jest upodobnienie się do osoby Chrystusa i Jego życia. Akwinata pisze, że Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić, ale też, aby ukazać się człowiekowi i być przez niego widzianym, być dla niego pewnym wzorem, na którym on by mógł polegać. Natura ludzka osiąga więc szczyt doskonałości we wcieleniu Jezusa. A więc należy przylgnąć do Jezusa, aby osiągnąć doskonałe życie codzienne. Należy go poznać jako osobę i zobaczyć jego zachowania, jego cechy. Chwilę wcześniej wspomniałam o tym, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Świętego Tomasza podobieństwo do Boga oznacza zdolność do wchodzenia w relacje i zdolność dawania odpowiedzi Bogu. Cnoty teologalne, nazywane też boskimi, kierują człowieka do Boga. Święty Tomasz zauważył, że pracując nad tymi właśnie cnotami, możemy zbliżyć się do samego Twórcy. Możemy mieć z Nim relacje
I ja to widzę jako takie ogromne ułatwienie, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, właśnie przez przebywanie z daną osobą możemy przyjąć jej cechy. Proces samodoskonalenia się jest trudny i jest wymagający, ponieważ musimy przyjrzeć się sobie, musimy zobaczyć swoje wady, swoje braki i często, gdy to widzimy, to mamy taką pierwszą reakcję i udajemy, że tego nie ma. Ale też czasami chcemy właśnie zmienić to, co nas nie pasuje. I kiedy już postanowimy nad sobą pracować, często sam cel i właśnie różne narzędzia, które mamy, nam do tego nie wystarczają. Ponieważ jest właśnie wiele na naszej drodze takich przeszkód, które nam właśnie w tym przeszkadzają. I jako ankietowani jako przykłady podali lenistwo, stare nawyki, brak czasu czy zmęczenie. Ale aż 511 osób jako przeszkodę podało zrażanie się niepowodzeniami, a 804 brak wytrwałości. I to właśnie dlatego potrzebujemy motywacji. To jest taki motor napędowy, który będzie nas popychał do działania i też tak nie pozwoli nam zwątpić, kiedy coś nie będzie nam wychodziło. To, co nas motywuje, to jest bardzo, ale to bardzo indywidualna sprawa. Jednym wystarczy motywacja wewnętrzna, to, że sami chcą coś osiągnąć, ale jednak inni potrzebują tych takich czynników zewnętrznych, żeby się po prostu nie poddawać. I gdzie szukać motywacji? Ciekawych odpowiedzi udzielili moi respondenci. Ponieważ spośród ankietowanych 1100 osób, zauważając błędy u siebie i innych, motywuje się, aby coś zmienić. Ponad 600 osób jako motywujące uważają rozmowy. To też mi pokazuje, jak bardzo dużą rolę odgrywają osoby, którym ufamy, czyli przyjaciele lub rodzina. To, że możemy się właśnie przed tymi osobami otworzyć i z nimi porozmawiać. Inne odpowiedzi, które też uważam bardzo za cenne, to są ambicje, chęć bycia lepszą wersją siebie, troska o siebie i własną przyszłość. Ale mimo tych narzędzi, wiele osób nie potrafi wyznaczyć sobie takiego konkretnego celu, albo też nie mają wystarczającej wiedzy i umiejętności. Dlatego uważam, że tak ważne jest znalezienie osoby, która może nas poprowadzić. Ankietowani wskazali takie osoby jak duszpasterz, tutor, rodzice, babcia czy starszy znajomy. I ja uważam, że znalezienie takiej osoby, ale też korzystanie właśnie z takich dostępnych materiałów dotyczących samorozwoju jest bardzo pomocne, żeby utrzymać odpowiedni kurs. W zarysie etyki ogólnej Tadeusz Ślipko pisze: istotnym elementem jest szczerość i pełnia decyzji w realizowaniu cnoty. Przepraszam, decyzji realizowania cnoty wraz ze stałością i konsekwencją w tym dążeniu. Czyli jakby innymi słowy, bez wytrwałości niewiele osiągniemy. I ważne jest właśnie, żeby się nie poddawać w tych takich momentach, kiedy jest nam ciężko, kiedy nie widzimy efektu własnej pracy, bo to właśnie w tych momentach dzięki wytrwałości rośniemy i się zmieniamy. A to oczywiście prowadzi do osiągnięcia celu, jakim jest doskonałość w życiu codziennym. Moim takim właśnie przykładem, kiedy bardzo potrzebuję dużej ilości wytrwałości i motywacji, jest kiedy trenuję, ponieważ ja trenuję kolarstwo no, już dłuższy czas. I często, kiedy trenuję, to sama nie zauważam efektów i tak się zastanawiam, no po co te codzienne treningi, wyrzekanie się pysznego jedzenia, odwoływanie spotkań ze znajomymi, bo mam trening. Ale wtedy zawsze sobie przypominam, że miną 3 tygodnie, zanim ja zauważę u siebie jakąkolwiek różnicę. Minie 6 tygodni, zanim ktokolwiek dookoła mnie zauważy te różnice. I minie 12 tygodni. Takich właśnie codziennych wyrzeczeń się i treningów, kiedy ja stanę sama przed sobą i powiem: Marysia, było warto. Więc właśnie ta wytrwałość to jest coś takiego, co dopiero potem poznamy efekty. I swoją prezentację i mój projekt chciałabym zakończyć wersetem z listu do Rzymian. Chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Świetnie, to w takim razie czas na pytania do tej świetnej prezentacji. Pani Agato, Kacprze, czy chcielibyście zacząć? No ja chętnie oddam pole panu opiekunowi jako pierwszemu, ale
dostosuję się. Dobrze, to ja bym w takim razie miał takie, może dwa, mam nadzieję, że w miarę krótkie pytania, bo tam bardzo ciekawie zestawiłaś z jednej strony te teoretyczne dociekania odnośnie cnoty i tego, czym jest cnota, czego potrzebujemy do jej kształtowania z odpowiedziami twoich ankietowanych. I tam chyba trochę poruszyłaś ten wątek, ale być może, jeśli masz może jakieś intuicje, w którą stronę to można by było rozwinąć, ponieważ tam przedstawiłaś kilka koncepcji cnót tak historycznie, prawda? Takich czasów, cnota czasów heroicznych w Grecji, cnota Sokratesa, Arystotelesa, świętego Tomasza. I gdybyś miała pokusić się na takie wskazanie, jeśli chodzi o twoich ankietowanych, czy ich rozum, do której z tych koncepcji cnót twoim ankietowanym jest najbliżej, na którą możesz jakby wywnioskować, że być może oni mieli, no oczywiście pewnie w większości sposób nieświadomy, właśnie w głowie tę koncepcję cnót. No to którą, do której byłoby najbliżej? Dobrze, to pozwolę sobie jeszcze raz w takim razie udostępnić ekran i wskazać jeszcze raz te wyniki, ponieważ też podczas prezentacji mówiłam, że właśnie te wyniki pomogły mi zauważyć taką aktualność myśli świętego Tomasza. Pokazuję, ponieważ właśnie najczęściej wybieraną odpowiedzią, tak naprawdę trzy odpowiedzi później jeszcze zostawiłam miejsce, żeby ludzie mogli sami sobie odpowiedzieć. Też cała ankieta jest do zobaczenia pod linkiem, który mogę udostępnić. I właśnie odpowiedziami są, że cnota jest rodzajem sprawności w dobrym używaniu wolnej woli. To jest coś, co właśnie, co mówił święty Tomasz, ale także zdolnością do posługiwania się rozumem i myślami też gdzieś. Może nie tak dosłownie też, jak czytałam różne materiały, ale uważam, że to też dziś jest taka myśl właśnie świętego Tomasza, że my jesteśmy też właśnie zdolni i już jesteśmy wyposażeni do tego, żeby sami siebie rozwijać. Rozumiem, czyli uważasz, że właśnie do świętego Tomasza tak jakby byłoby najbliżej tej definicji, natomiast ta druga pewnie też by w jakiś sposób może do tej sokratejskiej, prawda, pasowała, gdzie jest to używanie rozumu. Jeśli mogę jeszcze jedno w takim razie pytanie, bo tam też poruszyłaś ten wątek trochę tej relacji cnót nie wiem, czy użyłaś tego, nie pamiętam, czy użyłaś tego sformułowania, ale też cnót teologicznych, prawda? I taki wątek, gdybyś miała wskazać, czym różnią się te cnoty teologiczne, te cnoty wlane, od cnót tak zwanych tych kardynalnych, prawda? Czyli tych podstawowych, o których jeszcze Arystoteles mówi. To oprócz tego, że święty Tomasz, jednak jak ja czytałam, to najwięcej właśnie odnosi się do tych takich cnót teologalnych. To są nazywane też cnotami boskimi. I też no, z takiego mojego rozumienia jest właśnie to, że one są takie wlane i są już w nas, są nam dane przez Boga właśnie przez to, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga. A te cnoty właśnie kardynalne chociażby, to są cnoty, które jakby tak według koncepcji to nasze też są na zapoczątkowane, ale my jednak gdzieś musimy jeszcze zdobywać, rozwijać. Tak ja rozumiem różnicę. Super, dobrze, bardzo dziękuję. To jeżeli ja teraz mogę, to Marysiu, po pierwsze chciałam ci bardzo pogratulować. To, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to ta próba badawcza, która jest naprawdę imponująca. To jest już próba badawcza, gdzie no ja widziałam właśnie prace magisterskie, gdzie taka była próba badawcza, więc tutaj już jest to naprawdę szaboba. A kiedy czytałam twój raport, to co mi się rzuciło jakby gdzieś tam w oczy, to ten wykres, który rozpatrywał tą hierarchię cnót, tak. Które cnoty były najważniejsze. Ta pierwsza trójka, no to była spodziewana taka trójka, prawda, tych cnót, które no jednocześnie są takimi uczuciami właściwie, prawda, i mają charakter tych cnót takich relacyjnych. Natomiast w tej całej hierarchii była jedna cnota, której wysoka pozycja mnie bardzo zaskoczyła i zaraz o tym powiem, jeśli starczy czasu. Natomiast chciałam ciebie zapytać, co dla ciebie jakby w tej, kiedy już zrobiłaś tą hierarchię i zrobiłaś ten wykres, co w tych wynikach dla ciebie było zaskakujące, nowe i jak sądzisz, no skąd ten nietypowy wynik mógł się wziąć? Dobrze, rozumiem, że mówimy o hierarchii wartości, którą ja miałam zawartą w mojej ankiecie, ale nie użyłam jej tutaj w projekcie. Natomiast... Tak, bo ja to czytając raport właśnie, tak. Właśnie
Mam ekran i powinno być widać. Właśnie tu jest to pytanie. Wybierz trzy cnoty, które uważasz za Za najważniejsze. najważniejsze, tak. Tak. I jeszcze, jeżeli mogłabym dopytać, o której konkretnie cnocie pani mówi, że była taka zaskakująca? Znaczy, to dla mnie, a ja chciałam Tak, spytać, tak. co dla ciebie? Dla mnie była wysoka pozycja odpowiedzialności. Dobrze, dobrze. Znaczy, to było bardzo miłe zaskoczenie, ale ja byłam najbardziej zaskoczona wysoką pozycją odpowiedzialności, bo tak, zobaczcie, że te czasy nie kojarzą nam się, prawda, z tym, że dzisiejsi ludzie są odpowiedzialni, a może jednak są. Tak, to chciałam ciebie spytać teraz o twoje jakby wnioski, spostrzeżenia z tego właśnie jakby wykresu, z tej części twoich badań. Dziękuję. To odpowiadając na pytanie, mnie chyba najbardziej zaskoczyła właśnie najmniejsza ilość głosów na cnotę męstwa. To jest też cnota, którą na początku, jeszcze podczas konsultacji właśnie z panem Bartoszem, chciałam jakby tak naprawdę na niej oprzeć projekt, ponieważ myślałam, że jest taka dość właśnie zapomniana i też gdzieś tak źle rozumiana. I zresztą faktycznie ten wykres to pokazał. Też właśnie podczas robienia projektu przechodziły mi różne pomysły na ten projekt i dlatego wyszedł właśnie w takiej postaci i też już później zamierzonej. Aczkolwiek właśnie mnie chyba najbardziej zaskoczyło to, że ta cnota męstwa jednak jest gdzieś taka, mam wrażenie, że właśnie jest wybierana najmniej, ponieważ jest źle rozumiana i być może gdzieś się myli właśnie z odwagą, czy gdzieś z taką brawurą, ale właśnie tak, myślę, że ta odpowiedź właśnie mała ilość głosów na cnotę męstwa. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, to było drugie moje właśnie spostrzeżenie, że byłam właśnie tak, mówię, mój Boże, to męstwo tak nie jest teraz, nie ma takiej dobrej prasy i nie jest takie teraz ważne. Dziękuję. Dziękuję. Mario, gratuluję prezentacji. Ja mam tylko dwa krótkie pytania. Tutaj do kwestii merytorycznych odnosi się pan Bartosz. Takich spostrzeżeń pani Agata. Ja mam takie pytanie dotyczące właśnie ankiet i tej próby badawczej. W raporcie wskazałaś, że 90% to były kobiety z tego ponad 1300 osób. Chciałem zapytać się, skąd taka różnica w płci osób, które wypełniały ankiety? Czy jest to losowe, czy to było jakoś zamierzone, czy to były konkretne grupy, do których docierałaś? I właśnie w jaki sposób zbierałaś te wyniki i docierałaś do osób? A drugie to jest takie pytanie związane z tym wykresem dotyczącym źródeł, co się motywuje do pracy. Tak. Przynajmniej i na prezentacji, ale też w raporcie tam się rozjeżdżają słupki od opisów. I chciałem zapytać się, bo tam są cztery słupki takie dość wysokie, znaczące i chciałam dowiedzieć się, co się pod nimi kryje, bo wskazałaś tylko ten największy w prezentacji, a chciałam się dowiedzieć, co się jeszcze kryje. Dziękuję. Dobrze, to odpowiadając na pierwsze pytanie, czyli jak zbierałam odpowiedzi do ankiet, to no wiadomo, ankiety, jak już mówiłam, użyłam właśnie przez stronę formularzy Google, ale następnie udostępniałam oczywiście moim znajomym. Niestety nie mam 1300 znajomych, ale udostępniałam ją oczywiście na grupie klasowej, ale też właśnie na różnych grupach na Facebooku takich licealnych. Tam właśnie aktywność na tych grupach tak naprawdę jest bardzo wysoka i po prostu poprosiłam, że jeżeli ktoś by mógł, no to proszę o pomoc, tak, ponieważ jest to część mojego projektu rocznego. I proszę, że ja sama byłam zaskoczona ilością osób, które faktycznie odpowiedziały na to, a co do jeszcze struktury płci, to jest totalnie losowe. Ja nie zamierzałam ani mieć więcej właśnie osób, tylko tak akurat ludzie odpowiadali. Okej, dobrze. Czy to było jakby też do ogólnych grup wysłane, nie, że było konkretnie do, tak, powiedzmy, do jakichś tam kilku grup dam, żeńskich, co by spodziewało się wysokim wynikiem tej płci, tylko czysto losowe. Więc bardzo ciekawe skądinąd, tak, że jakby też większość, to taka poboczna obserwacja, że więcej, zdecydowanie więcej kobiet chce odpowiadać na takie ankiety. To też ciekawe. Co do tego slajdu. Proszę, ale jeszcze właśnie też na przykład dlatego zebrałam wiek osób ankietowanych, bo też byłam ciekawa, jak to się właśnie odpowiedzi układają na, jakby w zależności od wieku. Ale odpowiadając na drugie pytanie, już lecę do ankiety, ją mam tutaj otwartą. Właśnie to jest niestety problem z formularzami Google, który miałam, że nie potrafiłam za bardzo wyciąć tych odpowiedzi, żeby one były w miarę widoczne. Ale już mówię, było pytanie a propos motywacji, prawda? A właśnie, to jest ten wykres. O, tutaj jesteśmy. Co się motywuje, żeby nad sobą pracować? I już pokazuję. Tutaj mamy faktycznie rozmowę ponad 600 osób. Ten mały słupek to jest korekta.
w liczbie prawie 80 osób. Błędy, które zauważam się w innych, tak, ponad 1100 osób. Filmiki motywacyjne, 209 osób i książki i artykuły o tematyce samorozwoju, liczba 264. No i potem już są takie odpowiedzi faktycznie no tak, takie... Tak, to jest pojedyncze, rozumiem, tak. Czyli najwięcej, jeśli możesz jeszcze przypomnieć jeszcze raz, najwięcej było... Błędy, które zauważam. Błędy, się... Dobrze. Dzięki serdecznie. Proszę bardzo. To bardzo dziękujemy za tę obronę. Dziękuję bardzo. Ja też chciałam bardzo przy okazji podziękować mojemu opiekunowi projektu, czyli panu Bartoszowi za całą pomoc podczas całego projektu. To dla mnie było bardzo cenne. Dziękuję bardzo.